Dobra, bo ty zwracasz dużą uwagę na swój wygląd i powiedziałeś, że wydajesz dużo na ubrania. Ile najwięcej wydałeś na ciuchy? Dużo. Jak teraz będę z wami, o, jak mam być szczery, tak, kochani. Bądź szczery. Kochani, uwaga. 2 złote. Lumpex. Spodnie również 2 złote lumpex. Ej, dobry lumpex. Tylko buciki nowe. Ja lubię wydawać, ale wydaję rozsądnie. Jak wiem, że mogę iść do Ciucholandu i wyłapać jakieś fajne perełki, które mi się podobają. Let's fun, stylowa za 4 złote. Kto by się spodziewał, Kto by się spodziewał na przykład, no. A można fajne ciuchy wyłapać. Ale buty, no to buty. No buty zawsze muszę mieć nowiutkie, konkretne. Na buty mi nie szkoda wydać pieniędzy. Okej, a co sądzisz o takich bardzo luksusowych markach? Szczerze nie wiem. W sensie nie robią na tobie Nie robią na mnie żadnego wrażenia. Jakieś Gucci, Versace. Ja to w sumie tak... No każdy robi, lubi to, co lubi. Na mnie to żadnego nie robi wrażenia. Ja to mam w bekę czasami. Czyli bawią cię ludzie, którzy są tak ubieranie. Bo niektórzy, wiesz, niektórzy budują swoją wartość właśnie na takich rzeczach. I co sądzisz o takim czymś, nie? Są tam sobą. Nie ma nic z tyłu, tylko są metki i loga. Jeśli są sobą i im się to podoba, no to okej. Okay. Ja do nikogo nic nie mam. Dla mnie to wszyscy mogą robić. Wszystko mnie to zupełnie nie interesuje. Każdy jest jaki jest. Ale no trochę beka. No Gucci, Versace, no nie zesrajmy się. A tutaj króteczka za 2 złote i tak samo jestem szczęśliwy, tak samo jakbym miał jakieś Gucci, Versace. A myślisz, że jak ci skoczy fame, będziesz miał trochę więcej kasy, to wtedy może ci się zmienić? Że nie, będziesz żałował tych słów, które powiedziałeś przed chwilą? Nie, no słuchajcie, nie to, że jestem jakiś, nie wiem, bidulec, ja mogę sobie pozwolić na taką rzecz, ale po co? Po co mieć bluzę z Versace, jak sobie mogę kupić bluzę identyczną, bez napisu, za 100 na przykład. To za jedną bluzę masz kilka bluz, nie? No, no właśnie, tak jakoś no nie przykuwam w ogóle do tego uwagi, a tym bardziej dla mnie to już jest tak hype'owane przez wszystkich influencerów, że dla mnie to się robi już takie... Niesmaczne. Niesmaczne, nic szczególnego, może gdyby nikt nie miał, ja bym sobie kupił, no to patrzcie, jak wygląda. Nie, ale teraz jak to ma to każdy, nie. Nie moje klimaty takie... O, fancy rzeczy. Ja to jestem, o, ławka, piwo, swojski chłop.